Jeśli spojrzeć na nasz Układ Słoneczny z boku, okaże się, że wszystkie planety krążą wokół Słońca prawie w jednej płaszczyźnie. Tylko Merkury jest odchylony o 6,3 stopnia od tej płaszczyzny. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego wiele galaktyk ma również płaski kształt? I dlaczego pierścienie Saturna są prawie idealnie płaskie? Najpierw rozważymy przykład powstania naszego Układu Słonecznego. Nasz Układ Słoneczny powstał kiedyś z chmury gazu i pyłu. Początkowo cząstki w tej chmurze poruszały się losowo i chaotycznie, ale z uwagi na fakt, że sama chmura znajduje się już w polu grawitacyjnym galaktyki i że obraca się już wokół środka galaktyki i z powodu nieregularności grawitacyjnych wewnątrz tego obłoku, okazuje się, że większość cząstek zaczyna poruszać się w jednym kierunku. To tak jak w zlewie w wannie. Ze względu na różne czynniki zewnętrzne, symetrię wanny, jej powierzchnię, konstrukcję odpływu, w pewnych warunkach, ale nie zawsze, siły Coriolisa, czyli obrotu Ziemi, większość cząsteczek wody zaczyna poruszać się w określonym kierunku. Dlatego podczas odprowadzania woda zaczyna wirować w jedną stronę. Podobny proces zachodzi również w chmurze gazu i pyłu. Kiedy tam powstaje protogwiazda, chmura zaczyna kurczyć się do środka masy i wtedy zaczyna wirować tak jak woda podczas odprowadzania, tylko poprzez zasadę zachowania momentu pędu. Istotą tej zasady jest to, że gdy rozmiar obłoku zmniejsza się, to z powodu zasady zachowania momentu pędu obłok zaczyna szybciej obracać się. Można to wyraźnie zilustrować na przykładzie łyżwiarstwa figurowego. Jeśli ręce lub nogi łyżwiarki są rozłożone podczas obracania się, to kiedy ona zbliży ręce i nogi bliżej ciała, a dokładniej bliżej osi obrotu, to zacznie obracać się szybciej, znacznie szybciej, również z powodu zasady zachowania momentu pędu. Jeśli masz takie krzesło, możesz to teraz sprawdzić. Usiąść na nim, wyprostować ręki i podczas obracania zbliżyć do ciała, zaczniesz obracać się szybciej. Aby uzyskać większy efekt, weź coś ciężkie do rąk. Wraz ze zmniejszeniem chmury gazu i pyłu i wzrostem prędkości obrotowej zaczyna tworzyć się płaski dysk. Chociaż niektóre cząstki mogą poruszać się nie tylko w płaszczyźnie, ale także w górę i w dół, to takie cząstki mogą opuścić ten obłok, jeśli osiągną wystarczającą prędkość lub utracą energię kinetyczną poprzez zderzenie i będą miały tendencję do zmniejszenia energii potencjalnej. Najbardziej stabilną lokalizacją cząstek, gdzie energia potencjalna jest minimalna i gdzie one mogą znajdować się na stabilnych orbitach, jest płaszczyzna, która przechodzi przez środek masy dysku protoplanetarnego. Zwykle prawie pokrywa się z płaszczyzną równikową protogwiazdy. Ten efekt nasila się w miarę zmniejszenia dysku protoplanetarnego, ponieważ zachowuje się moment pędu, a dysk staje się bardziej płaski. Wiele artykułów podaje przykład, jak obracają ciasto w pizzerii, aby stało się bardziej płaskie. Tak samo tutaj. Tworzenie płaszczyzny jest procesem energetycznie wygodnym w trójwymiarowej przestrzeni. Następnie zaczynają się formować planety, a ponieważ dysk, na którym się formują, jest już płaski, planety podczas formowania poruszają się również w tej samej płaszczyźnie. Ciemne szczeliny na zdjęciu tego dysku to są orbity planet, które nie są widoczne, ale już pozbierali kurz i gaz na ścieżce swoich orbit i nadal obracają się w tej płaszczyźnie. Dlatego po ostatecznym utworzeniu Układu Gwiezdnego obrót największych ciał obserwuje się w jednej płaszczyźnie, a siła odśrodkowa przeciwdziała kompresji w jedną dużą kupę. Im mniejsze ciało niebieskie, takie jak asteroida, kometa, Merkury lub Pluton, tym łatwiej wydostać ciało z tej płaszczyzny obrotu poprzez różne czynniki zewnętrzne, takie jak siły pyłowe gwiazdy, zderzenie z innymi ciałami niebieskimi itd. Ogólnie, jeśli jakieś ciało niebieskie nie obraca się wokół gwiazdy w płaszczyźnie, może to oznaczać, że zostało przechwycone przez przyciąganie grawitacyjne tego Układu Gwiezdnego albo zderzyło się z innym ciałem niebieskim. Podsumowując, orbity planet znajdują się w tej samej płaszczyźnie, ponieważ ze względu na zachowanie momentu pędu i przyspieszenie obrotu dysku protoplanetarnego, dla cząstek gazu i pyłu energetycznie wygodnie znajdować się w płaszczyźnie,
która przechodzi przez środek masy dysku protoplanetarnego, a następnie planety, które formują się w płaszczyźnie tego dysku, nadal obracają się na orbitach w płaszczyźnie dysku. Wiemy o tym z bezpośrednich obserwacji innych dysków protoplanetarnych i z symulacji komputerowej. Jeśli chodzi o galaktyki, to wszystko jest podobne, ale proces ten jest wolniejszy i zależy od obecności gazu międzygwiezdnego. Im więcej gazu międzygwiezdnego, tym szybciej galaktyka stanie się płaska. W galaktykach eliptycznych z reguły jest mało gazu międzygwiezdnego, więc przyjmują one niemal kulisty kształt. Podobnie galaktyki, które niedawno się połączyły, również mogą mieć kształt niepłaski. Ale tak ogólnie powstawanie galaktyk jest źle zbadanym tematem. Pierścienie gazowych olbrzymów Saturna, Jowisza, Urana, Neptuna są bardzo cienkie. Na przykład pierścienie Saturna mają do 1 km grubości. Wyjaśnia to fakt, że gazowe olbrzymy obracają się bardzo szybko wokół własnej osi, więc są spłaszczone z biegunów i wypukłe na równiku. Właśnie w płaszczyźnie równikowej znajdują się pierścienie. Ponieważ z powodu spłaszczenia planety, grawitacja jest silniejsza w płaszczyźnie równika, dlatego cząstki tworzące pierścienie wpadają do tej zapadliny grawitacyjnej i tworzą takie cienkie pierścienie. Nawet jeśli coś leci wyżej, z czasem spadnie dokładnie na płaszczyznę pierścienie. Ponadto składają się z bardzo małych cząstek lodu i skał, przeważnie o wielkości od kilku milimetrów do kilku centymetrów. Dlaczego wszystko inne nie jest płaskie? Ponieważ lokalna grawitacja tych obiektów jest zbyt silna, a obracanie się jest zbyt wolne, aby nadać im zauważalnie płaski kształt. Ale są wyjątki. Jest to planeta karłowata Haumea. Jest dość spłaszczona z powodu szybkiego obrotu. Oczywiście planety nie mogą stać się całkowicie spłaszczone. Zostaną po prostu rozerwani przez siłę odśrodkową, jeśli obracają się zbyt szybko. To wszystko. Do widzenia. Plus powodzenia.